Ja mam przyjemność zajmować się kwestią zamówień publicznych od blisko 10 lat i mogę obserwować różne zachowania na rynku i zamawiających, i wykonawców, ale też obserwuję postawy wszystkich aktorów zamówień publicznych, także związków zawodowych i organizacji przedsiębiorców. I widzę pewne zmiany, zmiany pozytywne i niestety obserwuję także zmiany negatywne. Jeśli chodzi o organizacje, które uczestniczą w Radzie Dialogu Społecznego, to tutaj możemy powiedzieć, że udaje nam się wiele obszarów wspólnie omówić i podjąć ustalenia. Ale tutaj jest dialog z pracodawcami uczciwymi. Chciałbym to wyraźnie podkreślić. Natomiast mamy też drugi obszar, który nie ma ustępu. Jest to obszar działania państwa. Przepraszam, czy ja mogę dokończyć swoją wypowiedź? Mamy też drugi obszar państwa, w którym dostrzegamy bierność państwa, słabość państwa. Państwo jest opresyjne wobec tych słabych pracowników, osób, które nie mogą otrzymać umowy o pracę i muszą pracować na umowach śmieciowych. I jest słabe wobec nieuczciwych przedsiębiorców, którzy nagminnie łamią prawo, z czym my oczywiście walczymy. Odpowiadając na Pani pytanie, nie ma jednej dobrej, skutecznej recepty na rozwiązanie tego problemu. Jako wszyscy interesariusze musimy podejmować działania wielowątkowe na różnych obszarach, a przede wszystkim budować koalicję. Koalicję i porozumienia, bo tylko w ten sposób możemy wpływać na państwo. Państwo, tak jak powiedziałem, jest słabe i nie wykazuje aktywności, aby regulować kwestie społeczne. Ale tutaj mamy też nowe instrumenty. Tymi instrumentami mogą być choćby regulacje unijne. Już niedługo Polska zmierzy się z dużym problemem dotyczącym przestrzegania praw w biznesie. Już niedługo Polska będzie musiała implementować przepisy dotyczące wytycznych ONZ do spraw biznesu i praw człowieka. A te wytyczne nakazują państwu wprowadzenie rozwiązań, które zapewnią przestrzeganie praw człowieka w biznesie. Jeśli państwo tego nie wprowadzi, będzie współodpowiedzialne za rzeczy, które dzieją się na rynku. I to jest kwestia zasadnicza. I druga sprawa. Tak jak powiedziałem wcześniej, państwo pozwoluje część działań. My w ramach koalicji, którą zawiązaliśmy w ramach Rady Dialogu Społecznego, wspólnie z organizacjami pracodawców, wystosowaliśmy w grudniu ubiegłego roku apel do pani premier, aby nakazała spółkom Skarbu Państwa stosowanie bezwzględne stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Otrzymaliśmy szereg odpowiedzi. Proszę Państwa, odpowiedzi są przerażające. Mamy na przykład odpowiedź ministra skarbu, który z jednej strony zapewnia nas, że spółki Skarbu Państwa stosują klauzule społeczne. Co więcej, stosują je spółki, które nie muszą przestrzegać przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. I w tym samym piśmie minister skarbu stwierdza, że stosowanie klauzul społecznych to jest dodatkowy koszt. Dlaczego? Dlatego, że zwiększa wydatki. Więc ich stosowanie przez spółki Skarbu Państwa jest mocno problematyczne. Sami widzimy, że państwo nie ma spójnej polityki w tym zakresie. A jeśli już, bo to trzeba wyraźnie powiedzieć, niektóre urzędy, bo są takie i o tych przykładach trzeba głośno mówić, choćby przykład Częstochowy. Ja jestem zwolennikiem pokazywania dobrych praktyk. Jeśli już jakieś urzędy czy urzędnicy, bo jest to dosyć duża grupa ludzi, bardzo głęboko zaangażowanych w kwestie zrównoważonego rozwoju społecznych zamówień publicznych, przemycają do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zapisy dotyczące klauzul społecznych, to są jednostkowe przykłady i to jest ich indywidualna działalność. Nie ma w tym zakresie rozwiązań systemowych, a przykład powinien pójść od góry na dół. I wydaje mi się, że to jest kwestia kluczowa, czyli pokazywanie dobrych przykładów, ale równocześnie budowanie koalicji porozumień i naciskanie na państwo. Bez tego nie zmienimy sytuacji.